do Masters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony. Przychodzę do Was jak co tydzień z nowym researchem projektu. Na początek standardowo przypominam, że jestem na tym kanale, żeby robić dla Was researche projektów, które ja gdzieś tam wynalazłem i są warte uwagi moim zdaniem. Oraz bardzo chętnie zobaczę, co Wy macie do zaproponowania, żebym zbadał dla Was. Z racji tego, że piszecie bardzo dużo projektów w komentarzach pod filmami, to zapraszam do zapisywania się na listę umieszczoną w linku pod tym filmem. Jeżeli się na nią zapiszecie, będziecie otrzymywać powiadomienia o researchach szybciej niż będą one się pojawiały na YouTube oraz będziecie mieli prawo do głosowania na następny research. Dzisiaj również przygotowałem dla Was pewną niespodziankę z racji tego, że sam kiedyś uczyłem się dużo o kryptowalutach i kompletnie nie miałem o tym zielonego pojęcia. Musiałem przebrnąć się przez cały ten internet, oglądać setki filmów, czytać setki artykułów, żeby cokolwiek na ten temat zrozumieć. Przygotowałem dla Was taki poradnik dla początkujących. Jest to totalnie dla początkujących, jeżeli masz już jakąś wiedzę na temat kryptowalut, to ten poradnik nie jest dla Ciebie. A jeżeli zaczynasz dopiero swoją przygodę, to zapraszam cię do pobrania go. Jest on umieszczony w linku w miejscu na opis pod tym filmem. Jest on całkowicie za darmo. Tworzyłem go z myślą o tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Jest tam dosyć krótko opisane od początku, co to są kryptowaluty, co to jest blockchain, co to są altcoiny, do czego to wszystko służy. Krótka terminologia takich najważniejszych terminów, które przydadzą Ci się w dalszym rozwoju na temat kryptowalut oraz poradnik prowadzący Cię po obsłudze podstawowych giełd oraz portfeli kryptowalutowych. Jeżeli chciałbyś, żebym nagrał taki poradnik na temat innej giełdy bądź instrukcję obsługi innego portfela, zapraszam do komentowania pod tym filmem, jak znajdę chwilę czasu i, i będą chętni, żeby taki, taki dodatkowy poradnik zrobić, to na pewno go dla Was zrobię. Mam nadzieję, że osobom początkującym ten poradnik bardzo pomoże. Ja go tworzyłem, tak jak ja bym był znów początkujący i co bym chciał wiedzieć na początek, jak zaczynałem interesować się kryptowalutami. To będzie na tyle z ogłoszeń. Teraz przejdziemy do researchu kolejnego projektu, jakim jest TomoChain, ale na początek pamiętajcie, że wszystkie dane, materiały, informacje, obliczenia i analizy znajdujące się w filmie nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonywania konkretnej decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zalecam zrobienie własnego researchu. Ja nie obiecuję Wam Zysków z projektów, które ja badam, nie mogę Wam zagwarantować, że one w przyszłości urosną. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie: że przy nadchodzącej hostsie te projekty są warte uwagi. Ale pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Tak jak już mówiłem, projekt, o którym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać, to Tomo Chain. Jest to dosyć ciekawy projekt z bardzo dużą konkurencją na rynku. Ja zrobiłem research tego projektu i ciekaw jestem, co o nim myślicie. Jest to projekt z Singapuru, który powstał w 2018 roku, a prace nad nim zaczęły się już w 2016 roku. Początkowo Tomo był zbudowany na Ethereum. Ale bardzo szybko, to znaczy już po pół roku, w grudniu 2018 roku, uruchomili oni swój mainnet. Ale co tu jest ciekawe, Tomochain obsługuje wszystkie smart kontrakty, DAPsy i protokoły tokenów z EVM, czyli Ethereum Virtual Machine. I w bardzo łatwy sposób można je przenieść z Ethereum na Tomochain. Projekt ten jest często określany jako zabójca Ethereum. Jak możemy się po tym domyśleć, jest to zdecentralizowana platforma smart contract, ICO oraz DAPS, czyli zdecentralizowanych aplikacji czyli jeden z setek projektów, który próbuje wygryźć Ethereum z czołówki. Swoją drogą jest już dużo lepszych platform niż Ethereum, bardziej skalowalnych, szybszych, tańszych, a jeszcze nikomu nie udało się zająć ich miejsca. W sumie to się nie dziwię, bo do Ethereum ludzie mają sentyment, ponieważ była ona jako pierwsza platforma smart contract i DApps. To tak jak z Bitcoinem, jest już bardzo dużo lepszych kryptowalut od ojca Bitcoina, a nie ma najmniejszych szans na dzień dzisiejszy, żeby którykolwiek projekt zajął jego miejsce. Tak jak możemy się spodziewać, Tomocenek, jak i wszystkie inne platformy podobne do Ethereum rozwiązuje wiele problemów, które ma Ethereum. Główne jego cechy to praktycznie natychmiastowe potwierdzenie transakcji, prawie zerowe opłaty oraz brak problemu z zapychaniem się w sieci. No, to teraz sprawdźmy, jak oni to osiągnęli. Transakcje na Tomo Chain są zatwierdzane średnio co 2 sekundy, bez względu na ilość transakcji. Jest to osiągnięte poprzez 150 masternodów, które na stałe są podłączone do sieci. Te masternody tworzą i weryfikują bloki utworzone w określonym okresie czasu dla blockchaina. Dodatkowo, Tomo nie da się kopać. Nie ma konsensusu proof of stake, jest konsensus proof of stake voting. Oznacza to, że można zdobywać nagrody w postaci TomoCoin. Głosując na masternody, które mają utrzymywać sieć. No i oczywiście same masternody otrzymują nagrody w postaci TomoCoin. Jest to dosyć rzadki protokół konsensusu. Tym samym aktualny TPS, czyli ilość transakcji na sekundę, w TomoChain wynosi pomiędzy 1000 a 2000. Gdzie możemy porównać to na przykład do Ethereum, który ma 15 transakcji na sekundę, a Visa oraz Mastercard między 5 a 6000. Moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik. Twórcy szacują, że przy shardingu uda im się osiągnąć od 20 do 30 tysięcy TPS. Sharding miał być w drugim kwartale 2019 roku, ale z powodów związanych ze złożonością shardingu i wzrostem ekosystemu TomoChain postanowili oni odłożyć wdrożenie na następny rok. Takie odkładanie w świecie kryptowalut to w sumie nic nowego. Na stronie TomoChain mamy wykres przedstawiający różnice między Tomo a istniejącymi już platformami. I jak możemy tu zobaczyć, potwierdzenie transakcji na aktualnych platformach jest to między 7 a 60 sekund, na TomoChain jest to między 2 a 4, z czego większość transakcji jest zatwierdzonych po co 2 sekundy. Ilość TPS-ów, czyli transakcji na sekundę na istniejących platformach jest to między 6 a 30 transakcji. Na Tomo Chain aktualnie jest to 1000 i powyżej. Jest to bardzo dobry wynik. Opłata za transakcję w Tomo Chain to 1 milionowa część dolara. Faktycznie transakcje na Tomo Chain są praktycznie darmowe. Statystyki wyglądają bardzo dobrze. Przejdźmy teraz trochę do produktów Tomo Chain. I tak jak możemy zobaczyć na ich stronie, jednym z produktów to jest Tomo Wallet. Jest to mobilny portfel do przechowywania Tomo i współdziała on z Tomo Master. Tomo Master pozwala posiadaczom Tomo na ubieganie się o kandydata do Masternode przez posiadanie co najmniej 50 tysięcy Tomo Coinów lub głosowanie na kandydatów za pomocą Tomo Wallet, Metamask, Ledger, MyEther Wallet lub Trust Wallet. Następnym produktem jest Tomo Scan, który pokazuje wszystko na Tomo Chain. Bloki, transakcje, smart kontrakty, dapsy, informacje o tokenach, techniczne wizualizacje i statystyki dotyczące TomoChain. A co do dapsów, to znalazłem taką fajną stronę, która pokazuje wszystkie dapsy na blockchainach. Po wpisaniu u góry TomoChain pokazuje nam wszystkie dapsy zbudowane na TomoChain. Jedną z dapsów jest Dex Tomoswap. Jest to zdecentralizowana wymiana kryptowalut. Jak wejdziemy na tę giełdę, to możemy zobaczyć, że na razie można wymienić tylko Tomo na Constant projekt, który wszedł na giełdy w marcu tego roku. Oprócz Dexa mamy jeszcze 13 innych aplikacji, takie jak Tomodom, TomoMaster, o którym mówiłem przed chwilą, Tomorain, jest to gra na blockchainie, MaxBet jest to następna gra, Building, jest to również gra. W sumie większość dAppsów są to gry. Jedną z dapsów jest też Trip. Jest to ponoć najszybciej rozwijająca się, zdecentralizowana aplikacja w świecie podróżowania. Jest to aplikacja, w której rejestrujemy swoją podróż, gdzie jedziemy, co zwiedzamy, wszystko jest oczywiście anonimowe, i w zamian za to otrzymujemy nagrody w ich tokenie. Ich token to Team, i później za ten token możemy wykupywać różne atrakcje, ogólnie na wydatki ofert podróży. Także jak na tak świeży projekt, może i nie jest tych aplikacji za dużo, ale porównajmy go do na przykład Neo. który ma około 20-21 DAPSów, a jest na rynku od 2016 roku, Tomo Chain jest niecałe półtora roku i ma już 14 aplikacji. Także widać, że sieć jest używana do tego, czego została stworzona. Jakbyście chcieli sprawdzić, jakie aplikacje i ile tych aplikacji mają inne projekty, to podlinkuję Wam tę stronę pod filmem w miejscu na opis. Wróćmy do strony oficjalnej projektu Tomochain. Tu poniżej mamy również przyszły rozwój projektu. I jak widać, twórcy również koncentrują się na ekosystemie gier blockchain, czyli handel, budowanie cyfrowych treści i własność cyfrowa w grach blockchain. Moim zdaniem jest to bardzo dobry kierunek, bo jak wynika z badań analityków rynku gier, wartość tego rynku wynosiła prawie 140 miliardów dolarów w 2018 roku. Jest to bardzo ogromny rynek, w którym na pewno warto zaistnieć. Kolejnym ważnym kamieniem milowym dla TomoChain będzie protokół TomoX. Będzie to aktualizacja mainnetu TomoChain do wersji 2.0, czyniąc na niej infrastrukturę do wyboru dla nowej generacji globalnego Open Finance. Tomo jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo i stabilność infrastruktury dzięki takim funkcjom jak wydajne przycinanie danych, a z drugiej strony uczynienie sieci bardziej sprzyjającą produktom finansowym i przedsiębiorczości finansowej. W planach również jest rozbudowanie tej zdecentralizowanej giełdy Dex TomoSwap. Jak widzimy ona już powstała. Ale za dużo się na niej nie dzieje. Podsumowując, można powiedzieć, że ambicje Tomo są bardzo duże i może on się stać naprawdę jedną z najlepszych platform. Przejdźmy teraz trochę do tokenu. Tomo jest rodzimą kryptowalutą TomoChain i będzie rezerwową kryptowalutą dla wszystkich aplikacji innych firm działających na TomoChain. Będąc tokenem dla infrastruktury TomoChain, Tomo będzie potrzebny wszystkim stronom korzystającym z TomoChain do tworzenia aplikacji lub wydawania i integrowania tokenów kryptograficznych w swoich aplikacjach. Podaż Tomo jest stała, długoterminowa i nieinflacyjna. Oprócz tego, Tomo jest integralną częścią sieci Tomochain z wielu powodów. Będzie wykorzystywane do finansowania rozwoju Tomochain i jego systemu, czyli takich aplikacji jak TomoScan, TomoMaster, TomoWallet itd. Zostanie on wykorzystany jako nagroda, aby zachęcić do budowania nodów ekosystemu Tomochain. Będzie on również wykorzystywany jako długoterminowy, zdecentralizowany instrument zarządzania siecią Tomochain. Jak możemy tu zobaczyć, na dzień dzisiejszy cena jednego tokena Tomo to Nieco ponad 53 centy. Market cap projektu 33 miliony dolarów. Wolumen prawie półtora miliona dolarów. Aktualna ilość monet w obiegu to 62 miliony ponad 62 miliony tomo. A całkowita ilość w obiegu to 100 milionów tomo. Tomo możemy kupić na takich giełdach jak Hotbit, KuCoin, Ocenex, Bitforex. No tu już widać, że nie ma na przykład Binance. Jest tylko Binance Dex, o czym powiem trochę później. Ale jeżeli Tomo wejdzie na Binance, to możemy spodziewać się dosyć dużego wzrostu ceny. All time high projektu to 2,30$. I trochę więcej na temat tokena Tomo. Tak jak mówiłem, jest on nieinflacyjny. Do 8 lat od startu projektu ma być uwolnione całe 100 milionów tokenów. Ale jak jest dystrybuowany Tomo? Przydział tokena jest podzielony w następujący sposób. 50 milionów Tomo zostało już przydzielone po okresie sprzedaży tokena. 12 milionów jest zarezerwowanych dla zespołu i uwalniane przez 4 lata, 16 milionów jest zarezerwowanych dla partnerów strategicznych i Funduszu Budowy Ekosystemu oraz 17 milionów jest zarezerwowane jako nagrody na następne 8 lat. Pierwszy i drugi rok 4 miliony tomorocznie, trzeci, czwarty i piąty rok po 2 miliony tomorocznie. 6, 7 i 8 po milion tokenów tomo rocznie. Jeżeli chodzi o ICO projektu, było one od 1 do 20 marca 2018 roku. Jeden tomo kosztował 25 centów. ICO było zarejestrowane w Singapurze. Hardcap, jaki chcieli uzbierać, to 8,5 miliona dolarów, i udało im się uzbierać ten hardcap. Biorąc pod uwagę, że podczas ICO jeden token tomo kosztował 25 centów, to jak możemy zobaczyć na wykresie, ani na chwilę cena nie spadła poniżej tej z ICO. A w maksie inwestorzy mieli 9-krotny zysk ze swojej inwestycji. Tomo ma swój portfel mobilny o nazwie Tomo Wallet. Możemy go pobrać z App Store albo Google Play. Przejdźmy teraz trochę do teamu projektu. Team nie jest za duży składa się na niego około 30 osób, ale jest to bardzo doświadczony i wykształcony team. Założyciel Long Wong, współzałożyciel i były kierownik projektu NEM oraz pomógł w budowie NXT. Doktorat w dziedzinie ekonomii. Wydaje mi się to kluczowe, bo NEM jest dosyć wysoko w rankingu CoinMarketCap, także Long ma duże doświadczenie w świecie blockchain. Następnie mamy Li Ho, Posiadacz karty CFA z ponad 10-letnim doświadczeniem w dziedzinie inwestycji i finansów. Były starszy menadżer inwestycyjny w BVIM. Były dyrektor w Investment Banking Division w HSC. Następnie mamy Kim, Nie będę próbował przeczytać nawet tego nazwiska. Jest on odpowiedzialny za strategię Tomoczeń w zakresie wprowadzenia produktów na rynek. Posiada tytuł MBA oraz podwójny tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii przemysłowej i ekonomii w Georgia Tech. Następnie. SUN. Współzałożyciel i CTO jest doświadczonym i uznanym liderem technicznym, byłym dyrektorem do spraw technicznych, założycielem grupy Blockchain Developers z prawie tysiącem aktywnych członków, również magister inżynier. Ogólnie, team składa się z doświadczonych i wykształconych ludzi, nie ma tu się czego przyczepić, tylko jest on trochę mały. Spójrzmy teraz, co twórcy mają w planach na najbliższy czas, ale niestety roadmap jest bardzo ładnie rozpisany tylko do 2019 roku. I teraz można zobaczyć ogólne plany co do projektu bez konkretnych ram czasowych. Jak tu widać, od 2019 roku i dalej ma być implementacja Mainnetu 2.0, badania nad shardingiem, prywatnością oraz sidechainami. Także z roadmapu tu nie za wiele niestety możemy się dowiedzieć. Przejdźmy teraz trochę do społeczności. Społeczność to może nie jest zbyt duża, jak na projekt, który jest od początku zeszłego roku. Na Facebooku śledzi ich lekko ponad 7000 osób. Na Twitterze mają 16 tysięcy followersów. Na Telegramie mają 10 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. Na Reddicie mają 1300 followersów oraz mają swój profil na GitHubie z racji tego, że jest to projekt open source. Partnerstwa projektu są dosyć ładnie też rozpisane na stronie internetowej. Jest sporo tych partnerów, ale większość to inne projekty tworzone na blockchainie. Ostatnio jak możemy tutaj zobaczyć to mu ogłosiło partnerstwo z Binance i przeniesienie części tokenów na Binance Chain. Oba łańcuchy, to jest TomoChain i Binance Chain, są połączone za pomocą TomoBridge. Twórcy Tomo cały czas mówią, że oni nie konkurują z innymi projektami kryptowalutowymi, tylko tworzą jedną wielką społeczność i wydaje mi się dosyć dobre podejście, ale z takim podejściem nie wiem, czy będzie łatwo wybić się do czołówki. Dodatkowo możemy tu zobaczyć takie partnerstwa jak Bittorp, jest to kolejna mini giełda kryptowalut, Noja Network, Ice, Constant, Terra. Jak wejdziemy na ich stronę internetową, na dole mają przedstawionych dosyć fajnie partnerów. Jak możemy zobaczyć, są tu praktycznie same projekty kryptowalutowe bądź związane z kryptowalutami. Również partnerstwo z giełdą KuCoin, OChain. Tu widziałem dziś o jest partnerstwo z Neo, Singum Capital, T-Food, który też przedstawiałem w poprzednim moim researchu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zachęcam do obejrzenia. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy projekt. Konkurencja projektu jest ogromna, może dlatego twórcy twierdzą, że oni nie konkurują z innymi projektami kryptowalutowymi. Jak wejdziemy na CoinPaprika i zaznaczymy tak: Smart Contract to jest ponad 600 projektów ze smart kontraktami, dappsami. Są to najpopularniejsze projekty tworzone na blockchain, i wszystkie chcą być lepsze od Ethereum. TomoChain jest na 132 miejscu według MarketCap. Czyli jest to dosyć daleko. Jeżeli uda im się złapać do powiedzmy pierwszej 20, to będzie to naprawdę dobry profit z inwestycji. Moim zdaniem ma on szansę, ale czy się wybije, tego akurat nie da się przewidzieć. Faktem jest, że ten projekt, jak i wiele innych, już jest dużo lepszy od matki wszystkich platform Ethereum. Na koniec standardowo przejdę do podsumowania projektów w postaci plusów i minusów projektu. Do minusów na pewno możemy zaliczyć konkurencję, a tak jak przed chwilą powiedziałem, jest ona naprawdę ogromna. Mały zespół. Jest to moim zdaniem minus, ponieważ wszystkie inne projekty, które zajmują się platformami do ICO, dubsów oraz smart kontraktów, mają naprawdę ogromne zespoły. Brak roadmapu. Trochę mnie to niepokoi, że wypisany jest tylko rok 2019 i dalej. Chciałbym poznać trochę dokładniejsze ramy czasowe tego, co twórcy chcą dalej robić. Partnerstwa niestety zamykają się tylko i wyłącznie z projektami kryptowalutowymi. Jest już parę dapsów zrobionych na ich platformie, ale nie są one jakoś bardzo znane. Oraz społeczność. No, na dwa lata, nie ma co ukrywać, to ma dosyć małą społeczność, przez co bardzo mało ludzi interesuje się tym projektem. Przejdźmy teraz do plusów projektu, którym na pewno jest specyfikacja sieci: praktycznie natychmiastowe potwierdzenie transakcji, prawie zerowe opłaty oraz bardzo szybka sieć. Jest to duży, duży plus tego projektu. Rozwój, głównie chodzi mi. Tu oto jak szybko TomoChain przeszedł na mainnet, jak szybko oni teraz się rozwijają. Szkoda, że ten sharding nie wejdzie w tym roku, bo po pół roku przejść na swój mainnet i po następnym pół roku wdrożyć sharding, to by był naprawdę wielki wielki kamień milowy tego projektu. Mają oni już swoje produkty, które wcześniej wymieniłem, także jest to dosyć duży plus tego projektu. Bardzo doświadczony twórca Long Longwang, tak jak mówiłem, współzałożyciel i były kierownik projektu NEM, który niewątpliwie ma dosyć duże doświadczenie w projektach kryptowalutowych, bardzo mi się podoba. Integracja z Ethereum. Tak jak mówiłem, wszystkie aplikacje i smart contract w bardzo łatwy sposób możemy przenieść na e z Ethereum na Tomochain. Jest to duży plus tego projektu taka interakcja z główną platformą smart kontraktów oraz zdecentralizowanych aplikacji. Oraz użyteczność. Tutaj głównie mam na myśli to, że na platformie już są tworzone aplikacje. Jest ich 14 i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Zobaczymy jak projekt będzie się rozwijał w najbliższej przyszłości. Ja mam co do niego bardzo duże oczekiwania. Mam nadzieję, że uda wdrożyć im się sharding w przyszłym roku i osiągną te 20 tysięcy TPS-ów. Będzie to naprawdę jedna z najszybszych platform do smart kontraktów, dApps-ów oraz ICO. Ciekaw jestem, jaką wy macie opinię na temat tego projektu. Jeżeli macie jakieś kluczowe informacje, których gdzieś tutaj nie znalazłem i nie powiedziałem, to bardzo proszę zostawiajcie je w komentarzu pod filmem. A jeżeli macie jakieś pytania do tego filmu, to również śmiało je zadawajcie, czy też do poprzednich moich filmów. Jeżeli uda się uzbierać wystarczającą ilość pytań, to zrobimy sobie taki film QA z pytaniami i odpowiedziami, a może w przyszłości jakiegoś live'a czy webinar na temat omawianych przeze mnie projektów. Wszystkim przypominam, że jeżeli chcecie otrzymywać wcześniej powiadomienia i mieć prawo do głosowania na projekty, których researcher mam robić, to zapraszam do zapisywania się na listę. Link do listy znajduje się w opisie pod tym filmem. Na dzisiaj to chyba będzie wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten research. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć.